Witajcie, Kościele. Możecie już zająć swoje miejsca, posłuchać, bo zaczynamy od ogłoszeń. Pierwsza informacja, już w najbliższą sobotę odbędzie się męskie spotkanie. 10 lutego o godzinie 11 będzie zbiórka tutaj pod Domem Kultury. I to będzie czas takich relacji oraz spędzenia tego czasu w formie aktywnej, ponieważ spotkanie odbędzie się w formie spaceru na Schlossberg. Także zachęcam wszystkich mężczyzn do udziału. A teraz spotkanie dla kobiet. Co jest dla kobiet? 23 lutego o godzinie 18 odbędzie się spotkanie w restauracji Toskana w Kuźni. Koszt to 20 zł. Przewidziana jest kawa, herbata, ciasto oraz pizza. A mówczynią w temacie lustereczko będzie Aleksandra Walaszczyk. To będzie bardzo inspirujący, wartościowy czas, także możecie również zaprosić jakieś swoje znajome, aby również mogły się zainspirować. Kochani, ja osobiście chciałam was zaprosić, witam was bardzo serdecznie. Spotkanie ma temat lustereczko. Lustereczko to jest, możemy siebie oglądać w tym lustrze, ale będziemy też patrzeć na siebie w tym lustrze, tak jak Bóg na ciebie patrzy. I ktoś powiedział, no nie za bardzo tydzień temu mnie ta Ula zachęciła, bo być może patrzyłeś z miejsca bólu i ja powiem ci tak, my jesteśmy rodziną. Jesteśmy rodziną i zachęcamy siebie do tego, żebyśmy przyszły na te urodziny, tak? Że raz w roku mamy spotkanie dla kobiet takie w szerszym kręgu i spróbuj to jakby pojąć w ten sposób, że pastorowie, jeżeli coś organizują, to chcą ciebie przenieść z jednego miejsca w drugie. Chcą po prostu, żebyś poszła dalej. Nie była w miejscu bólu, nie, ja nie pójdę, bo mnie jeszcze będzie bardziej bolało to, co tam powiedzą. Obiecuję ci, że wyjdziesz przemieniona. Słyszałam to nauczanie Oli i słyszałam i ono jest bardzo ważne po prostu do życia, bo Jezus jest zaspokojeniem naszych potrzeb, bo będziemy się przeglądać w Jego lustrze. Obiecuję Ci kobieto właśnie, każda, która tutaj jest, że wyjdziesz przemieniona. I zachęcam Cię do tego, żebyś zapisała się. Zapisała się dzisiaj albo jutro, najlepiej dzisiaj na tą konferencję, żebyś te wszystkie wydarzenia dostosowała do tego wydarzenia, które masz w życiu, bo potem powiesz, ach, będę miała czas, to pójdę. Nie, jeżeli Bóg jest na pierwszym miejscu w twoim życiu, to dostosujesz to wydarzenie do innych wydarzeń. I co jeszcze chciałam powiedzieć, jeżeli masz problem z płatnościami, może nie robisz online opłat, to możesz mi zapłacić te 20 zł, to naprawdę jest śmieszna kwota. Do ręki i też będzie ok, tylko po prostu zapisz się na tą konferencję i zaproś, wejdź najpierw dla siebie, jak mówi Nancy do mnie, wejdź najpierw dla siebie, a potem wejdź dla innych, że głosimy Ewangelię całemu stworzeniu, dlatego obiecuję ci, że będzie to wartościowy czas, będą pogaduchy, będzie ciacho, kawa, nie będziemy tylko siedzieć i słuchać nauczania, ale będzie to właśnie też czas na rozmowy, na budowanie jedności i wydaje mi się, że jest warte to spotkanie, żeby przyjść. Dziękuję. To jeszcze tylko dopowiem, przypomnę, że po nabożeństwie będzie możliwość złożenia kolekty oraz będzie możliwość skorzystania z pokoju modlitwy, który znajduje się na górze. Jeśli ktoś ma potrzeby modlitewne i chce, aby ktoś się o niego pomodlił, to może się tam udać, zachęcam. A teraz życzę miłego czasu. Dzień dobry, witajcie Kościele. Mam znowu zaszczyt was zachęcić słowem. Przytoczę taki cytat piosenki, którą śpiewamy. Jest taki dźwięk, co zmienia świat, to odgłos modlitwy pośród nas. Czy wy w to wierzycie, że tak jest? Ja kiedyś jechałam autem i słuchałam sobie uwielbienia i tam prowadziła taka liderka, która tak prowadzi z takim powerem. Ja to tak lubię, takie właśnie uwielbienia z takim powerem. I miałam taką wizję, że podczas każdego uwielbienia, nie tylko podczas naszego, ale jest prowadzona taka bitwa, że widziałam tak jakby nasze wojska, że stoją z tyłu cały Kościół i przywodzi nimi lider. I idziemy wtedy na bitwę i wszystkie nasze problemy, wszystkie nasze zmartwienia, troski, one wtedy toczą bitwę podczas tego uwielbienia. To od nas zależy, czy jak my ją stoczymy, czy ją stoczymy jakby świadomie, śpiewając z całą mocą i z całą wiarą. Chciałam też powiedzieć, że jak
modlimy się, to Bóg się tutaj przechadza między nami. I On się dotyka nas i my możemy w Jego mocy, w imieniu Jezusa, możemy powiedzieć każdemu problemowi, czy to jest choroba, czy to jest depresja, czy cokolwiek, z czym się zmagam, możemy powiedzieć, musisz się teraz pokłonić. No. Dokładnie, musisz się pokłonić, bo tu jest Bóg i ty musisz teraz się pokłonić przed Bogiem, bo On tutaj przyszedł. Tak jeszcze na potwierdzenie tych słów odwagi i w sumie tak naprawdę świadomości, to Dawid, jak miał walczyć z Filistyńczykami, to wyobraźmy sobie właśnie, to jest taka bitwa, przychodzi jakiś taki no, duży człowiek z mieczem, z tarczą, no każdy by się bał, ja bym się też bała. A Dawid powiedział do niego, taki mały chłopczyk, 16-letni około, ty przychodzisz do mnie z mieczem, włócznią i tarczą, a ja przychodzę do ciebie w imię Pana Zastępów. Zachęcam do uwielbienia i stoczenia największej bitwy waszego życia. Bóg Jakuba, który jest król aniołów z Judy lew. Głos twój jest jak burza i szum potężnych wód. Wielki władco nieba, woła cię twój lud. Chwała Panu zastępów, to z Judy lew. 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 Pan Bóg, 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 P
ci. Szykujcie drogę mą. Pan jest blisko, choć czasu nie znamy. Zna go tylko Ojciec, ale Jezus powróci w chwale. Dziękujemy ci za tą obietnicę. Dziękujemy ci, że przyjdziesz w obłokach. Przy dźwięku trąb, Panie, powrócisz, a my czekamy i chcemy mieć serca gotowe na twój powrót, Panie, na twoje przyjście. Czekamy cię. Czekamy cię. Panie, przyjdź. Czekamy cię. Czekamy cię. Czekamy cię, Panie, przyjdź. Czekamy cię. Czekamy cię. Czekamy cię. Panie, przyjdź. Czekamy cię. Czekamy cię. Czekamy cię, Panie, przyjdź. Przy dźwięku trąb, wśród śpiewu aniołów, Panie, przyjdź. Czekamy cię, czekamy cię. Panie, oczekujemy cię, a w tym czasie oczekiwania nie zostawiłeś nas samych. Dałeś nam swojego Ducha, dałeś nam Ducha Świętego, Ducha Pocieszyciela, który będzie z nami już na zawsze, który nas nauczy wszystkiego i przypomni nam wszystko, co nam powiedziałeś kiedykolwiek, Jezu. Ducha Świętego swojego dałeś nam. Dlatego zapraszamy cię tutaj, Duchu Święty. Zapraszamy cię tutaj, Duchu Święty, poruszaj się w nas. Poruszaj się w nas, niech ogień twój i wiatr pojawią się tutaj, pośród nas. Bądź pośród nas. Ponad wodami, Panie, poruszaj się tu. Spocznij na nas, tak jak Duch się poruszał. Ponad wodami, Panie, poruszaj się tu. Spocznij na nas, sądzisz, Duchu Święty, kiedy Ty przychodzisz, moje serce. Pełni na nowo.
kiedy Ty przychodzisz, moje serce drży. Ty, Panie, wypełniasz to miejsce, wypełnij na nowo me serce stąpić. Duchu Święty, kiedy Ty przychodzisz, moje serce drży. Ty, Panie, wypełniasz to miejsce, wypełnij na nowo me serce stąpić. Duchu Święty, kiedy Ty przychodzisz, moje serce drży. Ty, Panie, wypełniasz to miejsce, wypełnij na nowo me serce. Wszelkiemu złu, przeciwko wszelkiemu zwątpieniu, uwielbienie jest bronią. Ono pozwala nam z powrotem, Panie, patrzeć na Ciebie, podnieść wzrok i z odwagą patrzeć, i z odwagą przeciwstawiać się przeciwnościom. Panie, pragniemy więcej Ciebie. Siebie, abyś nas wypełniał. Abyś nas wypełniał. I nic nie daje takiej wartości jak Ty, Panie. Cały ten świat. Skarby w niebie chce gromadzić, a nie gonić za marnościami. A nie gonić za marnościami. Tylko trwały skarb, Panie, w niebie gromadzić, tam gdzie mól i rdza. Dźwięk wyższony, Panie.
Cię znam. Żyję już na nowo. Nie trzeba mi nic, bo kochasz mnie Ty, więc wszystko już mam. Wiem, że nie ma nikogo jak Ty, o nie ma nikogo jak Ty, Panie, nie ma, nie ma nikogo jak Ty. Jesteś jedyny, jedyny jesteś, Panie, i przed Tobą nie muszę się bać. Gdziekolwiek się znajdę, na górze czy w dolinie, pewność mam, że w każdym z tych miejsc Twoja łaska już jest. Wiem, że nie ma nikogo jak Ty, o nie ma nikogo.
jesteś tu, jesteś pośród nas. Uwielbiam Cię, uwielbiam Cię. Jesteś tu, działasz pośród nas. Uwielbiam Cię. Tu jesteś pośród nas, uwielbiam Cię, uwielbiam Cię. Jesteś tu, działasz w każdym z nas, uwielbiam Cię, uwielbiam Cię. Jesteś wszechmocny, Ty czynisz cuda, jesteś drogą, światłem w ciemności. O tak, taki jesteś Ty. Jesteś wszechmocny, Ty czynisz cuda, jesteś drogą, światłem w ciemności. O tak, taki jesteś Ty. Czasem tego nie czuję, Ty działasz, Ty zmieniasz się.
światłem w ciemności. O tak, taki jesteś. Witam wszystkich serdecznie. Brawo dla was, brawo. Fajnie, żeście przyszli tak licznie. Bardzo się cieszę. Witam wszystkich, którzy nas będą oglądali albo oglądają nas już. Pozdrawiam was. Miejcie się dobrze, miejcie się ciepło. Resztę się sami dowiecie, dobrze. Siedzicie wszyscy wygodnie? Zespół już doszedł. Doszedł, widzę. Okidoki. Mam dla was takie pytanie. Jak się pojawia często u nas przy okazji przeważnie świąt Kościoła, jest robiony taki filmik, który pokazuje historię Kościoła, jakieś przebitki, wydarzenia. I bardzo często powtarza się tam taki motyw, gdy idzie marsz dla Jezusa przez Kuźnię. Pamiętacie takie zdarzenie? Niektórzy pamiętają, bo w nim uczestniczyli. Ile to lat temu już było? Ze 30? 25. To są bardzo cenne informacje. Będę pamiętał, żeby nie przestrzelić daty następnym razem. 25. 26. We wrześniu, w tym roku. No właśnie. Ja nie byłem wtedy uczestnikiem tego marszu, dlatego nie pamiętam dokładnie, ale przeszło coś takiego przez Kuźnię i zastanawiam się, czy jak będziemy w nowym budynku, czy nie obwieścimy tego wszystkim, że wyjdziemy stąd z wielką pompą i przejdziemy tam. To by było niezłe. Tak, to by było niezłe. Ale nie wiem, jak będzie. Znaczy, nie wiem, czy to się wydarzy. No i teraz do głowy to przyszło. Okej. I ja bym też dzisiaj chciał mówić o takim przejściu, które miało miejsce nie przez Kuźnię, nie bezpośrednio przez Kuźnię, chociaż czasami też się dzieje, ale chciałem mówić o orszaku królewskim, który idzie. Orszak królewski to jest taka konstrukcja, która się porusza, gdy król się przemieszcza. Król się przemieszcza, to idzie naprawdę, nie idzie sam w swoim towarzystwie, tylko przed nim idą książęta, którzy niosą
insygnia jego władzy, albo no, najczęściej noszą jakieś trofea, niosą różne rzeczy sobie królowie wymyślali. Idą proporce, ludzie z proporcami, które obwieszczają, jak wielkie ma posiadłości ten król, bo tam są godła nie tylko jego ziemi, ale tych podbitych ziem, więc jest to takie okazałe, doniosłe i on nie idzie na samym przedzie, on idzie gdzieś w czubie, przed nim jeszcze idą ci, co obwieszczają jego chwałę, a za nim idzie cały jego dwór, idą jego dworzanie, idą jego poddani i idą też ci, którzy są jego niewolnikami, jego zdobyczą. I to jest charakterystyczne. To są jedyni ludzie, którzy się tam nie cieszą. To są jedyni ludzie, którzy są smutni w tym orszaku, bo reszta się cieszy. Reszta się cieszy, że uczestniczy w czymś doniosłym, że jest częścią czegoś wielkiego. No chyba, że ktoś nieszczególnie darzył króla uczuciem, to mógł mieć nie tęgą minę. Niemniej jednak, jeżeli było to w normalnych warunkach się odbywało, to wszyscy się cieszyli, tylko ci, co byli zdobyczą, co byli niewolnikami, co byli przegranymi tego króla, oni szli jako zdobycz, jako jego ozdoba, ale oni się nie cieszyli. To już jakby szli z przymusu bardziej w tym uczestniczyli. I takie mniej więcej wyglądały orszaki ludzkich królów, ale one też były wzorowane na pewnym wzorcu, który również w Biblii się pojawiał. I ja tego chciałbym użyć takiego małego porównania. Będę dzisiaj mówił o orszaku królewskim. Może przeczytamy i powiem, dlaczego z tego miejsca. Będziemy się dzisiaj poruszać tylko w jednym fragmencie. To będzie drugi list do Kolosan, wersety 3-15. I ja przeczytam jego drugą część teraz, a potem wrócimy do poprzedniej, dobrze? Wiem, że się ze mną zgadzacie. Widzę to w waszych oczach. No to może tak. Was martwych z powodu upadków i nieobrzezanych we własnej cielesności, razem z Nim, czyli z Chrystusem, ożywił Bóg, darując nam wszystkie upadki. On umorzył nasze długi, całą listę niespełnionych zobowiązań, skończył z nimi, gdy przygwoździł je do krzyża. Na tym krzyżu rozbroił zwierzchności oraz władzę, publicznie je obnażył i powlókł w triumfalnym pochodzie. No właśnie o takim czymś chcę mówić. O triumfalnym pochodzie Chrystusa. Zaczęło się w momencie, gdy zszedł z krzyża, gdy zmartwychwstał i zaczął swój triumfalny pochód. Dla ludzi, którzy obserwowali to z zewnątrz, oni widzieli tragedię i upadek człowieka. Widzieli tragedię i upadek Jezusa. Kogoś, kto był popularny, kogoś, kto miał swoich uczniów, kto był mistrzem dla wielu, jakimś wzorem, nagle trafił w miejsce, którego się nikt nie spodziewał, został skazany i ukrzyżowany. I zmarł. Tak skończył. To był cielesny wymiar tego, jak to wyglądało z boku. Dla tych, którzy nie rozumieli tego. Natomiast w świecie duchowym pojawiło się coś niesamowitego. W świecie duchowym została odebrana władza diabłu nad ziemią. W świecie duchowym diabeł został pokonany, śmierć została pokonana. W świecie duchowym nastąpił przełom. I to jest opisane. Na krzyżu rozbroił zwierzchności oraz władzę, publicznie je obnażył i powlókł w triumfalnym pochodzie. Wiecie, co się wlecze? Zdobycz się wlecze. Wlecze się. To jest zdobycz, która już nie ma siły chodzić. Ona już jest padnięta. Zapina się ją na powróz, zapina się ją na łańcuch
i się idzie triumfalnie i się wlecze, a to się za tobą ciągnie. To się ciągnie i to, co było wielkie, co było niesamowite, co było straszne, co było przerażające, nagle już nie ma swojej mocy. Nagle już nie ma czym straszyć. Nagle już nie ma wpływu. Dlatego to jest triumfalny pochód, bo jest przeciwnik pokonany i on jest wleczony jako zdobycz, jako osiągnięcie. I można by się spytać, dlaczego Jezus idzie w triumfalnym pochodzie i się tym chwali? Ze względu na nas, żebyśmy mogli widzieć, co zostało dokonane i co teraz możemy zrobić w Nim. I żeby tak właśnie obrazowo bardziej pokazać, to chciałbym porównać dwa przemarsze Boga. Jeden taki bardzo cielesny, ich tam znajdziecie więcej w Biblii, ale jeden był taki spektakularny. To wtedy, gdy Bóg wyzwolił Izraela z Egiptu i zrobił triumfalny przemarsz wobec wszystkich, wydobył coś, co było z gliszczami ludzi, z niewoli, stworzył z tego lud, zrobił z tego coś potężnego, przeszli przez pustynię i osiedlili się w ziemi obiecanej. I to był przemarsz. To nie trwało krótko, to trwało dosyć parę ładnych lat przez nieposłuszeństwo tych ludzi trwało nawet 40 lat, choć nie było takiego zamierzenia na początku. Ale nie będziemy tego kontynuować wątku. Otóż te dwa przemarsze, ten przemarsz Chrystusa i ten przemarsz tego ludu przez pustynię są bardzo podobne. Naprawdę one są bardzo podobne. Wiecie dlaczego? Bo ten sam król je prowadził. Ta sama osoba je prowadziła, więc te przemarsze są bardzo podobne. Styl jest taki sam. Zaraz to zobaczycie. Wszystko zaczęło się od tego, że Bóg objawił się w niesamowitej mocy w Egipcie. Przeciwstawił się ciemiężycielowi, który uciskał Izraela. Tym ciemiężycielem był Faraon. Był władcą jednego z potężniejszych państw w tamtym czasie, na pewno najpotężniejszego w tym regionie. O największej cywilizacji, o największym potencjale, o największej mądrości, o największej armii, po prostu potęga, z którą się nikt nie mógł równać. I w tym pięknym świecie Izrael był niewolnikiem. Byli niewolnikami i mieli się coraz gorzej i coraz bardziej źle. I Bóg postanowił ich stamtąd wyciągnąć. Analogicznie Jezus postanowił wyciągnąć nas ze stanu, w którym żyjemy, w którym żyli ludzie. Postanowił zwyciężyć to, co nas przytłaczało. Postanowił zwyciężyć diabła, odebrać mu jego władzę, odebrać mu jego moc, jego przywileje i dać je nam. Wszystko zaczęło się w wielkiej mocy, którą Bóg objawił w Egipcie. Pamiętacie 10 plag? Pamiętacie, co tam się działo? Przy ukrzyżowaniu Jezusa również było podobnie. Ziemia się zatrzęsła, było zaćmienie słońca. Podobne znaki towarzyszyły, bardzo, bardzo wielkie i niespotykane temu wydarzeniu. I podobnie jak tu i tu, wszystko punktem kulminacyjnym była Pascha. I tu została przelana krew.
tu i w jednym i w drugim miejscu przez tą krew ci, którzy uwierzyli i zastosowali się do wezwania Bożego, mogli iść w tym cudownym pochodzie, w tym orszaku wyzwolenia, orszaku wolności, orszaku króla. I w jednym i w drugim miejscu ten wielki wróg, który był ciemiężcą, został pokonany. Faraon zginął w wodach Morza Czerwonego w sposób spektakularny. Diabeł również został pokonany w sposób spektakularny. Wiele miejsc w tych dwóch pochodach jest bardzo, bardzo podobne. Bóg wyciągnął lud z Egiptu i zaczął pokazywać mu, zanim doszli do miejsca, do ziemi obiecanej, zaczął pokazywać mu styl, w jakim chciałby, żeby żył. Objawił mu swoje prawo. Czy nie jest inaczej z Jezusem? Też objawia nam Bóg swoją wolę. Też każdemu wlał w serce swojego ducha, aby objawiał ci, jakie są jego prawa. I w jednym i w drugim miejscu Bóg postawił świątynię pośród swojego ludu. W Izraelu był przybytek, był namiot, w którym przebywała chwała Boża, a u nas jest troszkę fajniej. My jesteśmy świątynią Boga, o czym zapewne tydzień temu słyszeliście i pamiętacie. Jego obecność, która stale się objawiała w obozie izraelskim, była bardzo widoczna i namacalna. On się objawiał przez obłok, przez w dzień, a w nocy przez słup ognia. Pokazywał im czas, w którym mają startować i czas, w którym mają mieć przerwę. Poruszali się wtedy, gdy się obłok podnosił i szedł, a oni w tym samym czasie szli za nim. W nocy był to płomień, w dzień obłok. Czy nie teraz jest inaczej? Czy nie teraz poruszamy się według ducha, który nas prowadzi? W tamtym czasie wszyscy ludzie, którzy wyszli z Egiptu, byli niewolnikami. Każdy jeden był niewolnikiem. Jego tożsamość była niewolnicza. Przez 400 lat byli w niewoli, więc z pokolenia na pokolenie rodzili się jako niewolnicy i niewolnikami umierali. Ich świadomość, tych ludzi, którzy wychodzili, oni nie znali nic poza tym, że są niewolnikami. Ale Bóg to zmienił na tej pustyni, pokazał im prawo, które im dał, pokazał im, że są czymś więcej niż tylko niewolnikami. Sformowała się struktura, byli naczelnicy rodów, był podział na rody, na 12 pokoleń, na 12 plemion. Było przypomnienie tego, skąd oni pochodzą, że Bóg ich wybrał już wcześniej. Było przypomnienie ich przeznaczenia, tego, do czego są powołani. Z nami jest bardzo podobnie. Urodziliśmy się i trwaliśmy w grzechu. Trwaliśmy w grzechu, dopóki nie nastąpiła ta fajna chwila w naszym życiu, gdy masz tą łaskę, że oddajesz swoje życie Jezusowi i wtedy następują przemiany. Wtedy dowiadujesz się, że już nie jesteś grzesznikiem, nie jesteś niewolnikiem grzechu. Powoli ta świadomość do ciebie dociera.
że nie jesteś już niewolnikiem grzechu, że jesteś wyzwolony, że twoje długi zostały zapłacone. Całą listę, tak jak żeśmy czytali, naszych długów została przybita do krzyża. Dowiadujesz się o swoich przywilejach. Dowiadujesz się, że jesteś królewskim kapłaństwem, że jesteś czymś więcej. Mało tego, że Bóg chce cię usynowić, że jesteś Jego synem, że jesteś Jego córką. Następują podobne rzeczy również się dzieją co do zamierzeń, które Bóg pokazuje ludziom na pustyni, Izraelowi. Mówi im o ziemi obiecanej. Prowadzę was do ziemi obiecanej, która jest mlekiem i miodem płynąca, czyli czymś niesamowitym. My też jesteśmy pielgrzymami, którzy pielgrzymujemy do czegoś niesamowitego, co Bóg dla nas przygotował, czego ucho nie słyszało i oko nie widziało. Wiecie, Bóg nawet zrobił tak, że powiedział Izraelowi: podzielcie ziemię między sobą. Oni jeszcze do niej nie weszli, a on już im kazał łupy dzielić. Powiedział: podzielcie tą ziemię między siebie, między wszystkie plemiona, między każdy ród. Kazał spisać wszystkich mężczyzn, każdy ród, i każdemu rodowi został przydzielony fragment ziemi. Każdy wiedział, w które miejsce pójdzie. To już było jego. Jeszcze tam nie weszli, jeszcze tam nie doszli. Wszystkiego nie powąchali. Wszystkiego nie widzieli, bo nigdy tego nie widzieli. Ale już wiedzieli, że to jest ich. Czy z nami nie jest tak samo? Kto z was wie, że trafi wspaniałe miejsce, które Bóg przygotował dla niego? Kto z was ma świadomość, że Jezus przygotował dla ciebie mieszkanie, tak jak obiecał? Przygotowałem wiele, wiele mieszkań dla was. Tak? Dwie osoby mają tylko taką świadomość. Fajnie. Podzielcie się tym z resztą, bo to na pewno ich ucieszy i rozweseli. Więc Bóg nadał pewien porządek na tej pustyni temu ludowi, temu bezwładnej masie niewolniczej, która wyszła, ukształtował ich jako lud i nadał pewien porządek. Wiecie, że oni wiedzieli, jak się poruszać? 600 tysięcy mężczyzn, ponad 600 tysięcy mężczyzn było spisanych. Jeżeli do tego dodasz liczną rodzinę, liczne stada, które mieli, i cały ich majątek, który się rozrastał, to był niezły kawałek ludzi tam szedł po tej pustyni. Myślicie, że oni się poruszali jak taka bezwładna chmara? Że każdy szedł sobie gdzie chciał i jak chciał, jak się już poruszali za tym obłokiem, że to taka bezkształtna masa szła jak plama atramentu wylana na kartkę? Nie, Bóg nie dopuścił do tego. Ustanowił porządek. Podział na plemiona i mówił, które plemię pierwsze rusza, które rusza za nim. W jakim miejscu, jak obóz zakładali, w jakim miejscu każdy ma swoje położenie. Tam był porządek. W każdym plemieniu byli wyznaczeni naczelnicy rodów, byli według starszeństwa, wszystko było poukładane. Każdy wiedział, gdzie jest jego miejsce. Mam taką dygresję. Jeżeli idziemy w pochodzie Chrystusa, w jego królewskim orszaku, czy wiesz, jakie masz miejsce w orszaku? Czy wiesz, jakie jest twoje miejsce? Czy idziesz tak bezwładnie? No, idziesz albo nie idziesz? Czy ty się w ogóle cieszysz, że idziesz w takim orszaku? Czy masz radość, czy masz satysfakcję z tego, że z grzesznika jesteś usynowionym stworzeniem w Bogu? Czy masz z tego radość? Czy przepełnia cię radość ze zbawienia? Czy wiwatujesz na cześć Króla, na cześć Jezusa? Czy z twoich ust dziennie wypływa taka radocha i mówisz: chwała ci, Jezu,
Chwała Ci, że wszystkie moje grzechy są przebaczone. Chwała Ci za ten dzień, który uczyniłeś, za to, że mogę dzisiaj iść za Tobą, że mogę podążać za Twoim głosem. Czy jesteś zadowolony, czy jesteś szczęśliwy, że idziesz w tym orszaku? I czy wiesz, w którym miejscu idziesz? Czy wiesz, jakie jest miejsce w tym orszaku? Czy to nie jest tak, że w tym orszaku to Ty jesteś od przypadku do przypadku, a może tylko przecinasz jego drogę gdzieś tam i na chwilę jesteś raz na tydzień, raz na dwa tygodnie, raz na jakiś czas. Może raz na jakiś czas pomyślisz o Bogu, może przy okazji jakichś świąt, gdzie się coś mówi. A może ty się w ogóle nie cieszysz. Może dalej jesteś niewolnikiem i o tym nie wiesz. Może ci się wydaje tylko, że jesteś wolny. A może stoisz z boku i nie rozumiesz, z czego się cieszy ta reszta. To jest bardzo ważne pytanie. Zadaję sobie i skonfrontuj to dzisiaj z Bogiem. Jakie jest miejsce, Twoje miejsce w Jego orszaku? Może chcesz być tylko tłumem, który idzie i w zasadzie wiecie co, w orszaku nie ma przypadkowych ludzi. Orszak zawsze otaczały tłumy, które wiwatowały, podziwiały, albo jak nie lubiały tego króla, to zęby zaciskały i złorzeczyły. W orszaku szli tylko ludzie, którzy byli zaproszeni i którzy byli świadomi tego, co robią. Tam nie było przypadkowych ludzi. Nawet ci, co byli łupem, to wiedzieli, że są zaproszeni i idą jako łup. Nie mieli wyjścia. Dobrze. A więc mówiliśmy o porządku, że każdy orszak ma swój porządek, swój harmonogram i swoją strukturę i budowę. I tak odnosząc to do dzisiejszych czasów, jak sobie tak popatrzę, to Bóg utworzył Kościół. Bardzo ogólnie, Kościół taki w powszechnym rozumieniu. Tak jak był lud izraelski, cały. Ale poszczególne rody miały swoje zadania. Poszczególne plemiona miały swoje zadania. Każdy miał swoją rzecz do wykonania. Każdy był za coś odpowiedzialny. I tak są lokalne kościoły, które są powoływane przez Boga i one też mają swoje zadania, do czego się Bóg powołał, do czegoś je stworzył w jakimś celu i one też mają swoje zadania. I w tych kościołach są lokalne służby, które w danym kościele, które coś robią na jego chwałę, do czego są powołane i są ludzie w tych służbach, którzy też mają swoje zadania, które im Bóg daje i je robią i wykonują. I to jest orszak. A reszta to są przyglądacze. Może im się wydawać, że są częścią orszaku, ale nie są. W orszaku idzie dwór królewski, a dwór królewski to są wszyscy zatrudnieni. Na dworze królewskim każdy miał swój obowiązek. Na dworze królewskim każdy wiedział, od czego jest, po co jest i co ma robić. Więc jeżeli nie masz przydziału, a chcesz być częścią orszaku, to musisz to uzgodnić z królem. On ci powie, gdzie jest twoje miejsce i co powinieneś robić. I w zasadzie można by powiedzieć, że tak to z grubsza wygląda. Ale są jeszcze inne aspekty. I bardzo dużo podobieństw jeszcze jest innego typu. Otóż
ludzie idący po pustyni po jakimś czasie zaczęli się denerwować. Mówić tak. No, w sumie, czym my się różnimy od tych, którzy nas prowadzą? Bóg sobie powołał Mojżesza i Aarona i przez nich wszystko było objawiane całemu ludowi. I parę osób doszło do wniosku, że w sumie oni się nie różnią od nas za fest. Są tacy jak my. Też widzą Boga tak jak my. Też są święci tak jak my. Takie słowa nawet padły z ich ust. Jeżeli chcecie sobie o tym poczytać, to mówię o buncie Koracha. To jest krótko opisane w Księdze Liczb, w 16 rozdziale, 3 werset. Może tylko ten jeden werset przeczytam. Połączyli się oni, ci buntownicy, przeciw Mojżeszowi i Aaronowi. Dosyć tego powiedzieli. Całe zgromadzenie, wszyscy ci ludzie są święci i Pan jest pośród nich. Dlaczego więc wynosicie się nad społeczność Pana? Więc doszło do kogoś takie myśli, że w sumie ktoś mnie tam prowadzi, ktoś jest moim przywódcą w tym wszystkim, ale przecież ja też mam kontakt taki sam z Bogiem jak on, mam takie same warunki, takie same możliwości. Dlaczego ten ktoś się ma wywyższać i mnie prowadzić tam, gdzie ja nie chcę? Ja bym poszedł na skróty. Ja myślę, że szybciej by było, jakbyśmy tam dojśli, jakbyśmy poszli tam o tej godzinie, a nie teraz. Może byśmy robili coś innego. A tak w ogóle to Korach chciał zawrócić cały lud i wrócić do Egiptu, bo stwierdził, że to, że oni idą w ogóle do tej ziemi obiecanej, to się nie wydarzy. To się nie wydarzy. Można powiedzieć, Bóg się pomylił. Ale argumentu, którego użył, powiedział, dlaczego wynosicie się nad społeczność Boga? My też jesteśmy święci jak wy, jesteśmy tacy sami. Dlaczego o tym mówię? Bo w każdym orszaku panuje porządek. Porządek polega na tym, że każdy wie, co robi i każdy wie, kogo się słucha, bo nie może być tak, że wszyscy są wodzami i każdy wie, co ma robić w danym momencie odnośnie przywództwa, bo powstaje anarchia. Zauważcie, że Bóg rozmawiał z Mojżeszem, nie rozmawiał z wszystkimi naraz. Mojżeszowi objawiał, co mają ludzie robić. Mojżeszowi objawiał prawo, jemu przekazał tablice kamienne z przykazaniami. Jemu mówił, jak mają wyglądać obrzędy. No wszystko Mojżesz przekazywał. Dlaczego? Bo Bóg go wybrał. Czy to było dobre dla reszty, że przez Mojżesza to przechodziło? Tak. Jakby przechodziło przez inną osobę, którą by Bóg wybrał, nie nazywałaby się Mojżeszem, to też by było dobre, ponieważ ją Bóg wybrał. Ponieważ taki był jego plan. To jest jego pomysł, jego zamysł i jego dzieło. Oczywiście człowiek dochodzi do różnych wniosków i mówi, nie, wprost tego nie powie, że Bóg się pomylił, ale ja mam inny plan. Mój plan jest lepszy. Mój plan jest lepszy i zaczyna się buntować. Bunt się zaczął w zasadzie od szemrania, czyli takich lekkich wypowiedzi, z którymi nie zgadzasz się z tym, co się dzieje w orszaku. Nie, to coś tu jest nie tak. Gdzie my idziemy? Czemu nie widzę zmian? Czemu my jeszcze nie doszliśmy do Kanaanu? Czemu... Tam padły nawet takie słowa, nic nam nie daliście, nie daliście nam żadnej winnicy, żadnego gaju oliwnego, żadnej ziemi, nic od was nie dostaliśmy, mamicie nas tylko swoimi obietnicami o ziemi obiecanej. Takie słowa wypowiadali ludzie, którzy byli z Korachem. On zwerbował do swoich myśli 250 przywódców w Izraelu, z rodów.
250 osób, oni przywiedli całe zgromadzenie Izraela, czyli wszystkich przywiedli przed oblicze Boże i zbuntowali się przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi. Wiecie, jaki był tego efekt? Efekt był taki, że ziemia się pod nimi zapadła, pod tymi zbuntowanymi. Bóg kazał oddzielić, żeby się wszyscy oddzielili od tych zbuntowanych i ziemia się pod nimi zapadła. I na drugi dzień wydarzyła się dziwna sprawa. Ludzie dalej zaczęli szemrać. Bo szemranie nie jest wynikiem myśli, nie jest wynikiem twojego intelektu, tylko szemranie jest wynikiem twojego serca. Szemranie zaczyna się w sercu, w twoich przekonaniach, w tym, jak bardzo zatrute jest twoje serce i jak bardzo jesteś zbuntowany przeciwko temu, co Bóg robi. Wtedy zaczynasz szemrać, wtedy zaczynasz narzekać, nie zgadzać się. A dlaczego, Boże, tak jest? A dlaczego mnie to spotkało? A dlaczego ja nie mam tego? A dlaczego ja nie jestem już taki? A dlaczego to, a dlaczego tamto? W zasadzie, jeżeli w twojej modlitwie jest za dużo dlaczego, to szemrasz. Nie mówię jedno, dwa, ale możesz być ciekawy, ale jak za dużo tego jest, to możesz zacząć myśleć, że już szemrasz. Po prostu pretensja, ukryta pretensja. I nie przeraziło ich to, że buntownicy zginęli w dosyć dziwny sposób, wręcz przerażający. Wystarczyło, że zaszło słońce i wstało na drugi dzień i szemranie się na nowo rozpoczęło. Czy coś wam to przypomina w dzisiejszych czasach? Ależ oczywiście. Ależ oczywiście. Dzisiaj też tak jest. Dlaczego, mój Boże, tak mnie to dotyka? Dlaczego ja nie jestem w takim fajnym kościele, gdzie się dzieją cuda? Dlaczego ja się w ogóle nie urodziłam w Stanach, gdzie w takim fajnym kościele Betel na przykład? Dlaczego ja nie jestem częścią tego kościoła? Mogłeś mnie tam powołać, jak ja bym miał fajnie? Jakby było cudownie być w takim fajnym kościele. No, są tacy ludzie nawet, co po tych wszystkich myślach przeprowadzają się do takich kościołów. Porzucają to miejsce, które Bóg im wybrał, porzucają to miejsce, do których Bóg ich stworzył, którym im powołał, do czego ich powołał, do czego ich wyposażył, zapominają o tym, że Bóg w swoim słowie mówi: wybrałem cię przed założeniem świata. Zapominają, że twoje życie nie jest przypadkowe, że twoje życie nie jest rzutem czyjejś kostki, że tak się wylosowało, że jesteś tu i żyjesz w tym narodzie i w tym czasie. Że żyjesz w takim miejscu, że jesteś w tym kościele, a nie innym. Czy to jest twoja wina? W cudzysłowie wina. Tak, to jest twoja wina. To jest twoja wina, bo jeżeli nie dziękujesz za to, co masz, to już jest twoja wina. Znaczy, twoja wina jest, bo zaczynasz narzekać. Bo jakbyś był wdzięczny, to byś nie narzekał. Dobrze. Muszę chyba kończyć, więc jeszcze szybko jeden temat wam chciałem pokazać, bardzo podobny. Przeczytajmy sobie początek tego wersetu, o którym mówiłem na początku. Od wersetu 3 w Kolosan, drugi rozdział. W nim, chodzi o Jezusa, zawarte są wszystkie skarby mądrości i poznania. Mówię o tym, aby was nikt nie zwodził postępowaniami, podstępnymi wywodami. Teraz mi się maszyna zbuntowała. Bo chociaż
bo chociaż, przepraszam na chwilę, bunt maszyn. Bo chociaż ciałem jestem nieobecny, to jednak duchem jestem z wami i cieszy mnie wasz porządek oraz wasza niewzruszona wiara w Chrystusa. Jak więc przyjęliście Jezusa Chrystusa Pana, tak też zjednoczeni w Nim postępujcie, jak ludzie zakorzenieni w Nim, jako ci, którzy się w Nim budują i w Nim umacniają swą wiarę, zgodnie z tym, jak was nauczono. Przy tym zaś niech przepełnia was wdzięczność. Uważajcie, aby was ktoś nie wpędził w niewolę, zręcznie manipulując rzekomą nauką opartą na ludzkiej tradycji oraz na zasadach, które rządzą światem, a nie na Chrystusie. Przecież to w Nim, sprowadzona do cielesnej postaci, zawiera się cała pełnia boskości. W Nim dostąpiliście napełnienia, w tym, który jest głową wszelkiej zwierzchności i władzy. To jest ta pierwsza część, ona jest taka obszerniejsza, ale mówi cały czas o Chrystusie. O głowie, o królu, o pierwszej postaci w orszaku. To wszystko w Nim, to wszystko w Nim, to od Niego się wszystko zaczyna. A więc, jeżeli chcesz wiedzieć, jakie masz miejsce w orszaku, to do Niego idź, do głowy. Idź do Niego, On ci powie. Jeżeli chcesz wiedzieć, dlaczego jesteś tu i teraz w tym czasie i w tym miejscu powołany, to idź do Niego. To w Nim wszystko się dowiesz. Mówię wam o tym, aby was nikt nie zwodził podstępnymi wywodami. Słuchajcie, to się nie działo tylko u nas. To się działo wszędzie i to jeszcze za czasów pierwszego kościoła. Ktoś miał podstępne wywody. Paweł tu nawet opisał trzy warianty. Trzy warianty, jakie mogą wynikać z nauki, która jest w Kościele, a także z tego, w co ty wierzysz i za czym idziesz. Znowu się maszyna buntuje. Możesz mieć teologię opartą na Chrystusie, to jest pierwszy wariant, czyli ten zdrowy. Jesteś zakorzeniony w Nim, jesteś, po prostu żyjesz z Nim na co dzień i wszystko, co w twoim życiu jest, jest oparte na Chrystusie i to jest zdrowe. Wtedy idziesz w orszaku i wiesz, co się dzieje. Ale są jeszcze dwa warianty, które prowadzą do niewolnictwa. Czyli tak naprawdę wyrzucają cię z tego orszaku. I to jest oparta na tradycji ludzkiej teologia. Czyli zachowania, które są przemycane do kościoła, jak to fajnie Paweł ujął, z taką zręczną manipulacją. To nie jest przypadkowe. To jest zręczna manipulacja. Chodzi o to, żebyś wierzył w to, że jesteś we właściwym miejscu, a tak naprawdę jesteś poza. I nie jest to celowe u ludzi, którzy to przekazują. Oni sobie po prostu dali zmanipulować i sieją to dalej. Jest jeszcze jedna rzecz, która jest oparta na tradycji ludzkiej, a więc religia. To, co jest nasze zachowania, które są tak fantastyczne, że musimy je tak powielać, że one są święte. Nasze zachowania są święte i przynajświętsze, ich nie wolno zmieniać. Bo jeżeli raz Bóg ci się objawił w taki sposób, to będziesz to kultywował do końca życia i jeden dzień dłużej, nawet jak to już nie będzie działać. Bo kiedyś na początku Bóg tak zadziałał. Jeżeli kiedyś na początku swojego życia z Bogiem usłyszałeś o czymś takim, że można położyć runo przed Bogiem, to znaczy, że możesz Bogu dać taki w cudzysłowie warunek, jeżeli się stanie to lub to, to ty mi błogosławisz, ale jeżeli się nie stanie, to znaczy, że ty mnie nie błogosławisz i tego nie wybieram. I tak robią na początku najczęściej wierzący, bo gdzieś tam słyszą o tym i mówią, że to działa.
No i okej, może to i działa. Ale później to już przestaje działać. Wiecie czemu? Bo już nie jesteś dzieckiem w Bogu, tylko zaczynasz wzrastać i Bóg chce swojej relacji z tobą, żeby się pogłębiała. Więc to już przestaje działać. Ale są ludzie, którzy będą to do końca życia kultywować o jeden dzień dłużej i będą tym wszystkim zarażać i mówić, że tak powinno się robić. A każda inna forma jest niebezpieczna. Niebezpieczna. Jeżeli Bóg nie potwierdzi cudem swojego słowa, to to nie jest od Boga. To taki przykład. Jest tego więcej, ale tak, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy. Więc są trzy warianty. Albo żyjesz z Chrystusem i On cię prowadzi przez swojego ducha, albo trzymasz się religijnych tradycji, czyli tego, co się nauczyłeś, co ci się wydaje, że jest właściwe i tak będziesz całe życie postępował i nigdy tego nie zmienisz. Nawet jak Bóg będzie do ciebie krzyczał, porzuć to już, zrób coś innego. Ja chcę, żebyś już był w innym miejscu. I trzecia rzecz to jest zręczna manipulacja, czyli fałszywe nauczanie tak naprawdę. Coś, co cię ma wykoleić. Coś, co brzmi pozornie fajnie, ale ma cię wykoleić. Ma sprawić, że się odsuniesz od Boga, będziesz oszukany po prostu. Są takie trzy teorie i każda z nich w Kościele się przewija. Co jakiś czas wszystkie się przeplatają. Twoim zadaniem jest to, o czym czytaliśmy na początku, czyli być utwierdzony w Nim, być zakorzeniony w Nim, przebywać w Nim, rozmawiać z Nim, poświęcać po prostu swój czas dla Niego, aby wiedzieć, co jest dobre, a co złe. Bo tak jak mówiliśmy, On dał swojego ducha nam. Wlał w nas swojego ducha. Ja bym poprosił, żeby ktoś zagrał, bo mi już w gardle zasłał, ja będę już kończył. Żartując oczywiście. Dał nam swojego ducha, który nas prowadzi, który nam objawia Jego prawdy. Każdemu z nas i każdy z nas, zbliżając się do Boga, wyczuje w duchu albo zostanie wprost poinformowany, co jest dobre, a co jest złe. Może to oczywiście jeszcze zweryfikować ze Słowem Bożym, żeby było to zgodne ze Słowem Bożym. Możesz to robić na różne sposoby. Bóg cię będzie prowadził i utwierdzał w tym. Jedno jest pewne. I jeden, i drugi orszak się porusza i ma swój cel. Ten orszak jest cały czas w ruchu. Nawet jak na jakiś czas przystaje, to tylko po to, żeby coś utrwalić, coś zbudować, coś zatwierdzić, czegoś się nauczyć i rusza dalej. Nigdy nie stoi w miejscu, w jednym punkcie i czeka i tkwi. Orszak się cały czas porusza. Jeżeli czujesz, że twoje życie stoi w miejscu, twoje duchowe życie stoi w miejscu i się nie porusza, to wniosek jest jeden. Idź do źródła, idź do głowy i zacznij się poruszać razem z Nim. Nie pozwól, byś dał się zręcznie zmanipulować i byłbyś tylko widzem. Byś stał z boku i oklaskiwał. O, to jest fajne, o, to jest fajne. Tak, to jest fajne w moim kościele, to jest fajne w moim kościele, to jest fajne w tamtym kościele. Ja to popieram, ja się z tego cieszę, to jest fajne. I to jest wszystko, co robisz. Jesteś widzem, obserwatorem i sędzią. A jak ci coś nie podoba, myślisz, to jest złe, to jest B, to jest fajne. Jesteś jakbyś w jury siedział. Ale to nie jest twoje miejsce. Dałeś się zręcznie zmanipulować, jeżeli jesteś sędzią. To nie jest twoje miejsce. Dobrze. Proszę was o powstanie. Wiem, że roztoczyłem wam piękną wizję orszaku. Wiem, że jedni będą zachęceni, inni będą przestraszeni tym, co mówiłem.
jeszcze inni będą zniesmaczeni. Tych najbardziej pozdrawiam. Chciałbym Ci powiedzieć jedną rzecz. Jakiekolwiek miałeś odczucia co do tego, to one wywołały pewną emocję. I chciałbym, żebyś z tą emocją przyszedł do Jezusa, do króla w orszaku i porozmawiał z Nim o tym, o tej emocji Twojej, o tym, co się stało, żeby się dowiedzieć, jak to umiejscowić. Jak to umiejscowić w Twoim życiu, jak to przekuć na marsz w orszaku. Panie, ja oddaję Ci każdego słuchacza, każdego, który słuchał tego nauczania, każdy, który odebrał to w jakiś sposób do siebie, każdego, którego poruszyło to nauczanie, obojętnie, czy będzie mówił, że to było negatywne, czy pozytywne, czy to było trudne słowo, czy fajne, ja proszę Cię, Duchu Święty, abyś wykorzystał to, byś wykorzystał każdy ten element w sercu, który został poruszony, aby to wszystko przemienione zostało na Twoją chwałę. Na Twoją chwałę. Panie, ja proszę Cię, aby każdy z nas poruszał się w orszaku. Każdy z nas nie był widzem, ale był częścią Twojego orszaku. Ja proszę Cię o to, aby każdy z nas w tym orszaku awansował. Awansował w sensie, był coraz bliżej Ciebie. Był coraz bliżej umiejscowiony Ciebie, coraz bliżej centrum, coraz bliżej świątyni, coraz bliżej Twojej chwały. Ja modlę się o to, Panie, aby każdy dostępował tego zaszczytu bycia blisko Ciebie. Każdy, który tego słucha i który tego pragnie, niech się to wypełni w jego życiu w imieniu Chrystusa. Amen. Wspominam wciąż cudowne wyzwolenie, gdy Panie mój z niewoli mnie wyrwałeś, znalazłeś, wyrwałeś, a wielkie wody nie zalały mnie. O Jahwe, walczy za mnie święty Bóg, krzyk zwycięstwa. Thank you.
O, jestem na linii, dobrze, super. Myślałam, że jeszcze jedną piosenkę zagracie, ale miło, że jesteście i szalejecie, bo ja dzisiaj też mam szaleństwo w duszy. Dzięki wam, dziękuję wam serdecznie. Kochani, biblioteka dzisiaj na koniec, co wcale nie znaczy, że będzie nudno i nieciekawie. Zaprosiłam dzisiaj na scenę jedną z naszych sióstr, która mnie zainspirowała do zakupu 3 niesamowitych książek, które przeczytała. Jola, oddam tobie głos, zachęć, dlaczego warto, a ja może pokażę tytuły. Witam w kościele. Ania pokaże tytuły. Książki w sumie, które są beletrystyką i to jest taki thriller polityczny, ale wciągnęły mnie, chociaż ja w sumie tak wolę literaturę faktu. Tym niemniej książki bardzo mnie wciągnęły. Książki odsłaniają w ogóle kulisy tego, o co chodzi w tych wszystkich niekończących się wojnach na Bliskim Wschodzie. Dlaczego tamte narody, te kraje mają ze sobą na pieńku. W sumie książki można polecić komuś, kto się taką tematyką interesuje, ponieważ tam też ludzie się nawracają w tych książkach, przychodzą do Jezusa, tam w sumie no, jest głoszona w tych książkach również Ewangelia, o co chodzi w przyjęciu Jezusa, ludzie się nawracają. Także chciałam książki polecić, warto czytać. Właśnie teraz dopiero tą pokazuję. Także naprawdę warto czytać. Serdecznie i gorąco polecam. Ja musiałam się naprawdę hamować, żeby czytać powoli, skupić się na tych wszystkich wątkach, a nie jednym tchem. Naprawdę, no, także książki są po prostu super. Dziękuję Ani, że je do biblioteki kupiła. Kochani, tak dla przypomnienia, bestsellery New York Timesa, Joela Rasenberga. Pierwszy tytuł to jest 12 imam, notabene przez środowisko arabskie w książkach, jak i autentycznie uznany za proroka, dzięki któremu dzieją się między innymi cuda i różne dziwne rzeczy, które w naszych środowiskach też są za cuda uznawane. Misja teherańska jako drugi tom i trzeci damasceńska ruletka. Zachęcam do wypożyczenia. Wiecie, że początek całej wojny to jest początek Abrahama i obietnicy, że będzie miał syna. Hagar, niewolnicy, która mu urodziła pierworodnego, bądź co bądź, z czego początek wzięli Arabowie, i Izaak, którego kochamy, uwielbiamy. Cała reszta bardziej współczesna w tych książkach. A ja mam dzisiaj przyjemność również zaprosić was na kawę, podziękować za ten cudowny, wspaniały czas, za to szaleństwo przed sceną i na trybunach, za ten niesamowity czas uwielbienia. Także serdecznie was zapraszam do biblioteki, do kawiarenki i życzę udanej, cudownej niedzieli i całego kolejnego tygodnia. Dziękuję ślicznie.